Chin. Burza piaskowa na północy kraju. Władze apelują o niewychodzenie z domów w Chin. Pekin nawiedziła największa burza piaskowa od 10 lat. Pekin i północne regiony Chin spowiły w poniedziałek gęste tumany brunatnego pyłu przewiane silnymi wiatrami z nad pustyni Gobi. To najsilniejsza burza piaskowa, jaka nawiedziła stolicę CHRL od 10 lat, przekazał Państwowy Urząd Meteorologiczny. Burze piaskowe dotknęły również 12 regionów w północnej części Chin, w tym Xinjiang, Gansu, Mongolię wewnętrzną i otaczającą Pekin prowincję Hebei, przekazał urząd, ogłaszając w poniedziałek żółty alarm pogodowy. Mieszkańcom polecono zamykanie okien oraz zakrywanie ust i nosa, gdy wychodzą na zewnątrz. Dotknięta jest również sąsiednia Mongolia, gdzie w związku z burzą piaskową zgłoszono zaginięcie 341 osób, podała oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua. Wskaźnik jakości powietrza w Pekinie przekroczył w poniedziałek rano maksymalny poziom 500. Wskaźnik PM2,5, określający stężenie najdrobniejszych, groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń w powietrzu, wzrósł do ponad 732 mikrogramów na metr sześcienny, podał hongkoński dziennik South China Morning Post. Wskaźnik PM10, czyli stężenie nieco większych cząstek, wzrósł natomiast do 9350 mikrogramów, przekraczając aż 180-krotnie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO, które mówią o dobowej średniej poniżej 50 mikrogramów. W okresie wiosennym Pekin regularnie mierzy się z burzami piaskowymi, co wynika z bliskości olbrzymiej pustyni Gobi, wylesienia i erozji gleb w północnych Chinach. Władze kraju prowadzą kampanię ponownego zalesiania tych obszarów, by stworzyć wielki zielony mur i ograniczyć ilość pyłu przywiewanego do stolicy.